Nazywam się Ewa Potyszka. Urodziłam się w 1962 roku w rodzinie chłopskiej na Lubelszczyźnie. Do Was przyjechałam w 1985 roku. Nie wiedziałam jeszcze wówczas, że zostanę tutaj na troszeczkę dłużej, ale poznałam tak wielu wspaniałych ludzi. Pokochałam dom, w którym mieszkam. Założyłam piękną rodzinę, z której jestem dumna. W 2006 roku Państwo wybraliście mnie do Rady Powiatu. Był to dla mnie bardzo duży zaszczyt. W ciągu 12 lat kadencji w powiecie drogi z dziurawych zmieniły się na piękne nawierzchnie. Dzięki mojemu zaangażowaniu i temu, że byłam inicjatorką powstania strategii rozwoju gminy Gromadka, mogliśmy pozyskać środki na budowę sali gimnastycznej. Udało się zrealizować strategiczny projekt dla naszej gminy. Projektem tym było powodowanie, aby zjazd na strefę po prostu powstał. Dzięki temu mamy dzisiaj o kilkanaście milionów więcej pieniążków w budżecie gminy. Dzieci i młodzież, młode pokolenie to przyszłość naszej gminy, naszej małej, pięknej ojczyzny. Drzwi mego gabinetu zawsze będą dla Was otwarte. Przychodźcie, macie piękne pomysły, wszystkie te pomysły będziemy analizować. Druhowie, nadal będę kontynuować dobrą praktykę współpracy z Wami. Nie widzę innej możliwości, jeżeli mamy czuć się w naszej małej ojczyźnie bezpiecznie. Cóż to za drzewo, co o korzeniach swych nie pamięta? Ludziom starszym należny jest szacunek i odpowiednia opieka. Będę wspierać działania zmierzające w tym kierunku. Uporządkować trzeba w naszej gminie sprawy kultury i sportu. To od kultury i sportu zależeć będzie nasza kondycja i to, jak bardzo będziemy silni i sprawni, również intelektualnie. Znacie moją dewizę życiową. Ważne jest działanie, nie obiecywanie. Dzięki wzajemnemu zaufaniu i zaangażowaniu na pewno wiele uda się nam tutaj zrealizować. Ze swojej strony deklaruję, że będziemy kontynuować naprawę nawierzchni dróg lokalnych oraz chodników. Że będziemy dbać o to, aby w każdym zakątku naszej gminy pojawiła się infrastruktura kanalizacji i wodociągowania. Będziemy realizować dobre, ale Wasze pomysły. Wspierać je, nie blokować. Nazywam się Justyna Spraska. Miałam przyjemność pracować w Urzędzie Gminy Gromadka z panią Ewą Potyszka. Uważam, że jest idealnym kandydatem na naszego wójta. Nazywam się Alina Bednarek. Panią Ewę znam od lat 80. Współpracuję z nią. Jesteśmy w jednym gabinecie, pracujemy w urzędzie od 14 lat. Nazywam się Marian Zawierucha. Na terenie Gromadki mieszkam od 85 roku i od tego też roku znam panią Ewę. Zachęcam do głosowania na panią Ewę, bo uważam, że dobrze będzie dba o sprawy mieszkańców i postara się, aby nadal była gminą, gmina Gromadka, gminą, która się rozwija. Podziwiałam, z jakim zaangażowaniem i sercem podchodziła do spraw naszych obywateli i nikomu nigdy starała się nie odmawiać, służyła pomocą, dlatego trzymam kciuki i popieram jej kandydaturę. Jest odpowiednią osobą. Zna pracę od strony kuchni, że tak powiem. Poza tym no jest wrażliwa na wszelkie sprawy, które dotyczą naszego społeczeństwa. Witam, nazywam się Artur Ziętara. Popieram kandydaturę pani Ewy Potyszki na wójta gminy Gromadka. Znamy się już wiele lat, razem pracowaliśmy w Urzędzie Pracy. Jest to mój kandydat na wójta gminy Gromadka. 24 lipca w naszej gminie Święto Demokracji. Wybory. Wybory na wójta gminy Gromadka. Zapraszam wszystkich Państwa serdecznie do czynnego w nich uczestnictwa.